Tak. Czy w przedstawionej sytuacji zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od jego miejsca Kliknij prawym ustawienia? na Tak. ekran i daj wymóc stosowanie trybu ciemnego, bo po oczach jebie. Czy w tej sytuacji masz prawo zatrzymać samochód osobowy kołami jednego boku na chodniku? Najgorsze jest to, że tobie, Patryś, męczy samo czytanie tych pytań, a No, co bez dopiero hitu. logiczne To odpowiadanie mnie na nie. męczy. Ja tak mam, nie? Ja nie potrafię czytać ze zrozumieniem. Czy zbliżając się do miejsca postoju tak oznakowanego pojazdu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Czy w tej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa ustawiony przed skrzyżowaniem ma zastosowanie? Nie. Nie wiem, kurwa. Czy w tej sytuacji prawy skrajny pas ruchu przeznaczony jest tylko dla pojazdów szynowych? Prawy skrajny pas ruchu. Nie, no lewy. Z prawy, nie. Zamieszka to jazdę widoczną drogą. Czy wjeżdżając na nią jesteś obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym, którzy się nią poruszają? Tak. Czy w tej sytuacji sygnał świetlny nadawany dla twojego pasa ruchu zezwala ci zawracanie? Tak. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak ostrzega o mogącym występować na drodze o schronieniu jezdni lub gołędzi? Czy zasiężony szyb lub lusterka samochodu, którym zamierzasz kierować, utrudniają z... Tak. Cześć Patryczku, można prosić o unbana, będę grzeczny i nik krukos. Odbanujcie go. Czy w wyjątkowej sytuacji ratowania życia przy zachowaniu szczególnym, z którym możesz skorzystać z drogi pojazdu przywilejowanego? Tak. Czy cofanie na drogę dwukierunkową jest zabronione? No ja bym tak biał. Chyba kurwa nie. Czy masz obowiązek wystąpić pierwszeństwa pieszemu wchodząc na przejście? Wchodzącemu na przejście. Tak. Bo wchodzi stąd, a nie z wyspy. Mamy to. Kierować się. Walisz kurwę na pasach normalnie tak o. Czy w sytuacji wolno ci skręcić w lewo za tym znakiem? Patryczku, Oczywiście Woja w jest GTA. komendantem wojewódzkiej w Poznaniu. Za jakieś ładne instastory na komendzie z chłopakami jestem w stanie załatwić adres i dane. Rudego pozdrawiam. Czy uczestnicy w wypadku masz obowiązek podać swoje dane personalne na żądanie pasażera, który uczestniczy w zdarzeniu? Nie wiem, kurwa. Możesz użyć sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowania, aby oczy kierowcę stwarzającego bezpytak. Czy w tej sytuacji... Nie. Tak. Nie wiem, kurwa. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci zatrzymać się przy krawężniku przed znakiem? Kurwa, to zakaz postoju, ale mogę się zatrzymać. Czy ty masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku? Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę? Nie. Nie, bo nie zszedł. To było, to było to. Czy masz prawo kierować pojazdem, że twoje prawo jazdy jest nieważne?
kurwa było to? Ja pierdolę, nie pamiętam, nie. Bandi, przecież jak ty jedziesz na wakajki Allins Lusiwe, to muszę z trzech dodatkowych kucharzy załatwiać w hotelu. Masz do czynienia z silnym kredytorem, a potem przysiąga krwiognę, że postawisz tej sytuacji. Który z moich czynników można powiedzieć na krwiognę? Będzie dobrze, Bandi, jakoś to zdasz. Pozdro. Pozdro, bracie. Jaką mogą być konsekwencje użytkowania opozu nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej wyjeździe? Czego możesz się spodziewać podczas gwałtownego hamowania w takich warunkach drogowych? O czym ostrzega świecące się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobą lampka kontralna układu chłodzenia? W jaki sposób w pojeździe zainstalujesz podtrzymujące dziecko urządzenie, które służy do jego przewozu? Chuj mnie to! Jaki odstęp od poprzedniego pojazdu należy zachować kierowcy samochodem osobowym tą drogą? Czy dorosły pojazd od osoby przewoźnej nie ma obowiązek? Tak. Kurwa, i to jest ciekawe, nie? Bo znam takich gości, co nie zapinają z tyłu pasów. Wydaje mi się, że tak. Teoretycznie tak, ale praktycznie nie. Więc damy tak. Jaki odstęp musisz zachować wyprzedzając rower lub motorower? Nie mniejszy niż 1 metr. Czy wolno samochodem ciężarowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa przewozić dziecko od do 3 lat niezabezpieczony pasami w fotelku? Oj, chuj. Chuj mnie te dzieciaki obchodzą, no kurwa jebana. To powinno być zaznaczone, czy planujesz dziecko w przyszłości? Tak? Nie. I chuj, i nie masz tych pytań. Zżygam się. Lois, dziękuję bardzo za Prime. Okay. Ja pierdol! Paweł ma niedługo 30 urodziny, mogę prosić o życzenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Dobre. Dobre to było. Siema Bandi, czy odwiedziłbyś z Bunge szpital w Poznaniu? Pozdro, trzymaj się, zdasz na pewno. Szpital onkologiczny będziemy odwiedzać. Zapomniałem Ginaldowi powiedzieć w ogóle. Nie wolno, zakaz zatrzymywania się. Badnij, co ile wymienia się płyn do kierunkowskazów. Dobra, kurwa, jest blisko, nie? Serio? Serio? To jest zakaz zatrzymywania się, zakaz postoju jak coś. Nie wolno się zatrzymywać. Ja pierdolę, zdałbym. Nie. Czy muszę być może podświetle personalne? Kurwa. Dobra, kurwa. Dziękuję bardzo, Kamikami z Zubika. Ej, ja myślałem, że chodzi o ten pas ruchu, nie? A to jest droga przejazdu przywilejowanego, to jest to. No i chuj, no i co? Tra la la la. Jeszcze raz. Spokojnie, Patryś, zdasz.
Ale tylko jak przekupisz instruktora, pozdro. To nie można z takiego znaku zawracać tu?